W dzisiejszym świecie bardzo dużo mówi się o żywieniu, o zdrowym trybie życia. Tych informacji jest dużo. Te informacje można znaleźć wszędzie. Każdy się wypowiada na ten temat, ale nie każdy ma wiedzę. I właśnie u nas na Wydziale możesz tą wiedzę zdobyć. Możesz zdobyć szeroką wiedzę w zakresie dietetyki, ale także żywienia człowieka. Mamy także kierunek dotyczący gastronomii i hotelarstwa, więc jest to bardzo szeroki zakres. Od indywidualnego poradnictwa, po poradnictwo grupowe, po żywienie zbiorowe. Ma oprócz wiedzy dotyczącej żywienia, mamy też kierunki, które są poświęcone stricte żywności, więc swoją wiedzę o żywieniu możesz uzupełnić także o tą wiedzę dotyczącą produkcji żywności, przetwarzania żywności i tego, jak zrobić, by ta żywność była też jak najbardziej korzystna dla zdrowia. Żeby dostać się na kierunki, które mamy na naszym wydziale, trzeba zdawać na maturze biologię, chemię bądź matematykę. Tutaj mamy jeden przedmiot do wyboru. I oczywiście oprócz pierwszego stopnia mamy kształcenie na drugim stopniu, więc zapraszamy też na drugi stopień. Szczególnie te osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu i chcą ją rozszerzyć, ale też nie zapominajmy, że studiowanie to też pogłębianie relacji, więc to też szansa na zdobycie ciekawych znajomości, które przydadzą się oczywiście też w życiu, w pracy zawodowej, w życiu codziennym i w pracy, ponieważ można tworzyć fajne zespoły żywieniowców, dietetyków z różnego zakresu, więc też zachęcamy do tego, by przychodzić na drugi stopień do nas na wydział.